Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Mamy teraz połączenie z panem Wiktorem Szmulewiczem, przewodniczącym Krajowej Rady Izb Rolniczych, który od wczoraj właśnie w Jasionce jest, gdzie odbywa się Europejskie Forum Rolnicze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No to powiedzmy, jakie wnioski, czy jakiś przełom w tych negocjacjach odnośnie rolników w Jasionce widać, słychać, czy nic z tych rzeczy? No wczoraj była dyskusja dosyć burzliwa. Trwała ona około 3 godzin. Taki panel był na temat przyszłych tych strajków, sytuacji, próby zawarcia to porozumienia. I takie porozumienie, oficjalnie jeszcze o tym nie wiem, ale wiem, zakończyło się późną nocą i porozumienie między organizacjami i ministerstwem jest. Nie znam jego do końca treści, bo to się zakończyło późno, ale wiem, że organizacje, które tam były, to porozumienie podpisały na temat, jakie mają być środki pomocowe, co z Zielonym Ładem, co z granicą wschodnią. I nie wiem, czy rolnicy, którzy na tych protestach stoją, przyjmą, że tak powiem, tą sytuację w jaki sposób, ale w każdym razie porozumienie jest. Porozumienie jest, tak jak pan mówi, nie zna pan szczegółów, ale mniej więcej rozumiem, że porozumienie zostało, nie wiem, podpisane czy kontrasygnowane przez jakie związki, bo przedstawicieli tych związków jest dużo, to jest trochę rozproszone wszystko po Polsce. Wie pani, to było podpisane, rozproszenie jest ogromne, jest około 300 komitetów strajkowych. Tam jest 300 mniej więcej takich liderów lokalnych. Jest to protest oddolny bardzo. Nie ma, że tak powiem, że można to przypisać jakiejś organizacji, że ona ogłosiła i ta organizacja odwołuje. Polega to na tym, że które organizacje tam wczoraj były? To byli osoby, które protestują, lider protestów w medyce, lider protestów oszukanej wsi w Lubelszczyźnie, czyli pan Wiesław, ojejku, nazwisko mi umknęło, przepraszam państwa. Następnym było przedstawiciel protestów w Świecku, przedstawiciel Solidarności RI, szef. Później był przedstawiciel pomorskich rolników, Andrzej Sobociński, szef kółek rolniczych Władysław Serafin, który odpowiadał za ten strajk w Świecku. No i chyba wymieniłem już wszystkich. I jeszcze pani Agnieszka Begier, która reprezentowała rolników bydgoskich. I z tego co wiem, to oni to porozumienie podpisali. Było tam, w porozumieniu jest, że będą dopłaty do zbóż, do tony chyba zboża, z tego co wiem. Chyba, że podpisano jakąś inną wersję w ostatniej chwili. Są dopłaty do produkcji zwierzęcej. Jest uszczelnienie granicy wschodniej, ale to jak gdyby rozstrzygnięcie tego wszystkiego, granicy zwłaszcza, będzie po 28 marca, bo jest wtedy spotkanie rządu polskiego z rządem ukraińskim. No i to jest chyba tyle z tego co wiem. Są jak gdyby przyszłościowe rzeczy, które będą wspierać rozwój produkcji zwierzęcej, uproszczenia Zielonego Ładu, wycofania się, że tak powiem, z obowiązkowości w Zielonym Ładzie gajek 6, gajek 7, gajek 8, czyli ugorowania, zmianowania i
pokrycie roślinnością Jorka po 15 lutego ma być zmieniona. Pewnie najprawdopodobniej to będzie 15 listopad. Więc to są te główne rzeczy, o które. Ale co z tego, co z tego porozumienia ma wynikać, skoro protest i tak dzisiaj się odbywa, więc te organizacje. Wie pani, na dole ci ludzie o tym nie za bardzo dzisiaj wiedzą. Dlaczego? No bo ta informacja dopiero będzie ogłoszona oficjalnie o 9 rano. Więc ludzie na tych protestach będą. Może zjadą wcześniej, nie wiem. Jak zareagują na to porozumienie tych liderów? Czy uznają je za wystarczające, czy nie? Wtedy podejmą decyzję ci na tym samym dole, bo oni zgłaszali te protesty. Oni odpowiadają za to. Więc pewnie dzisiaj jeszcze te strajki się odbędą. Czyli co? Czyli, bo tych postulatów było bardzo dużo ze strony rolników i o tych oczekiwań. I co? I wszystko, na wszystko ministerstwo się zgodziło? Na wszystko ministerstwo przystało? No mówię, ja powiedziałem pani, co wiem na te główne rzeczy. Każdy komitet miał jeszcze swoje, protestujący na tym dole, miał jeszcze swoje postulaty jakieś. Na pewno one wszystkie zrealizowane nie będą. Więc rolnicy na tym dole uznają, bo to mówię, że to były protesty oddolne mocno. Oni uznają, czy protestują dalej, czy to już jest. A co pan by zalecał rolnikom? Żeby już pojechali do domów, żeby już się uspokoili, że wszystko jest w miarę klarowne i załatwione? Ja myślę, że załatwione i do końca wszystko nie jest. Myślę, że na dzisiaj trzeba by było te protesty zawiesić pewnie. Jest i czas dla nas trudny, bo to trzeba wyjść w pola. Jest wiosna, od jutra wiosna. Więc pewnie rolnicy powinni oczekiwać teraz realizacji tych postulatów, które zostały podpisane. I jeżeli nie będą realizowane, to pewnie do tych protestów wrócą. A jeśli będą, no to może nie będzie potrzeby takiej. Sytuacja w rolnictwie jest skomplikowana bardzo i to nie wszystko zależy od decyzji krajowych, ale także zgód i Komisji Europejskiej. Więc to nie da. A to jest zupełnie dłuższa droga i może być zrealizowana lub nie. Czy pan widział ten list, który wystosował właśnie, jak pan mówi, o Komisji Europejskiej, komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski do Donalda Tuska? Czy coś w tym porozumieniu było w nawiązaniu do tego listu? Do tego listu nawiązania to nie było nic. Więc ja nie chcę wchodzić, że tak powiem, w dyskusję między to politykami dzisiaj, bo oni szukają, że tak powiem, możliwości znalezienia winnych. A sytuacja jest trudna. Rolnicy ogromny osiągnęli sukces, bo pokazali, że się z tą polityką, którą proponuje Unia Europejska, którą proponował rząd, się nie zgadzają. Żądają ochrony rolnictwa naszego i europejskiego również. I to jest zawarte w tych treściach praktycznie to porozumienia. A listy, które są wymieniane, różne słowa między politykami, to jest zupełnie inna sprawa, podejrzewam. Ale chyba ten list jest ważny, bo Janusz Wojciechowski pisze do premiera Tuska także. Tymczasowe ramy kryzysowe, które były włączone czy zastosowane po wybuchu wojny, wygasają w czerwcu 2024 roku. No bo i ta dalsza pomoc publiczna dla rolników, która w Polsce dla polskich rolników szacowana jest na około 4 miliardy euro, to jest dużo pieniędzy, nie będzie możliwa po czerwcu 2024 roku. Czy to podnoszą rolnicy i czy to w ogóle pojawia się w dyskusji? To wiemy od dawna, że ten fundusz wojenny został przyznany do końca czerwca tego roku. On został przyznany w zeszłym roku. Częściowo myśmy z tego już skorzystali, ale możemy jeszcze występować o te środki pomocowe
które może dać rząd, bo to są środki krajowe, żeby była jasność. Ale zgoda jest potrzebna oczywiście z Unii Europejskiej. Ale potrzebna jest oczywiście Unii Europejskiej. I my, to nie jest to, że to jest jakaś nowość. Wszyscy o tym wiemy i my również. Czy będzie przyznana na następny okres? Tego nikt nie wie jeszcze, bo nie wie, jaka sytuacja będzie po czerwcu. Czyli rozumiem, że nie podnoszony był ten argument w rozmowach, w kuluarach. Argument był podnoszony, że trzeba do czerwca tą pomoc dać. I rząd o to, żeby dać nawet, to musi o to wystąpić. I jeżeli komisja i pan Wojciechowski jako to komisarz udzieli Polsce zgody na to, no to bardzo dobrze, czekamy na to teraz, żeby rząd wystąpił oficjalnym pismem do Komisji Europejskiej, żeby to nam przyznała. Panie przewodniczący, pan przez wiele lat stoi na czele Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jak pan ocenia działalność Janusza Wojciechowskiego jako komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej? Po tym wszystkim, które zgotowała, że tak powiem, Unia Europejska, przygotowała ten cały projekt Zielonego Ładu, tak w skrócie go nazywając, był iskrą zapalną do tych protestów, które były. Sytuacja ekonomiczna też, ale wymogi stworzone sztuczne przez cały ten projekt pokazały, że rolnicy się z tym nie godzą. Nie prowadzono konsultacji. Myśmy, rolnicy, mówili o tym dużo, dużo wcześniej. Nawet gdy był ten projekt, strategia Polskiego Ładu przyznawana w Polsce, to myśmy wnieśli organizację 370 uwag. Praktycznie nie zostało uwzględnione nic. Czyli Janusz Wojciechowski nie słuchał rolników, nie słuchał polskich rolników? Nie wsłuchiwał się, że tak powiem, w decydujące rzeczy. Nie słuchiwała się i Komisja Europejska. Zresztą mówił to sam, że to jest jego projekt, że to jest wspaniały projekt. Okazało się dzisiaj, sam o tym mówi, że to był zły projekt. Więc można go ocenić krótko tym, o czym sam nawet mówi. Że nie spełniło to oczekiwań Polaków. Myślę, że nie wykorzystaliśmy tej szansy, mając komisarza do spraw rolnictwa przez 5 lat, do takiej polityki rolnej zmiany, do takich wielkich komisarzy, którzy byli przed Wojciechowskim, takich jak Austriacy. Austriak był na początku, jak żeśmy wtedy przystępowali do Unii. Chyba Wojciechowski się nie zapisze do tych listy komisarzy, którzy mieli ogromny wpływ na wspólną politykę rolną i tych, którzy potrafili, że tak powiem, tą Europę zjednoczyć i rolnictwo uznać jako ważny element gospodarki. To na koniec, panie przewodniczący, rozumiem, że pokłada pan nadzieję, czy rolnicy, którzy byli podczas, czy są podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, pokładają nadzieję w Donaldzie Tusku, że Donald Tusk ma jednak bardzo dobre relacje z Komisją Europejską, a także z urzędnikami w Brukseli i on może realnie wpłynąć i poprawić los rolników, tak? Liczymy na to, że mimo wszystko, już to widać zresztą, że jako premier rozmawia w Unii dużo, ma dużą siłę przebicia. Minister Siekierski również ma te korytarze, wie jak Unia działa, będąc tam 15 lat, będąc szefem i Komisji i Rolnictwa, więc myślę, że taki duet połączony razem i jeżeli będą mówić tym samym głosem, to myślę, że rolnikom polskim i rolnikom europejskim przyniesie to dużą korzyść. Tego chyba nie widzą, przynajmniej na razie, protestujący rolnicy. Dzisiaj 500 protestów w całej Polsce. Na razie nie widzą i po czynach, że tak powiem, niż
deklaracja, ale deklaracje ważne, że jakieś już są. Deklaracje są, ale też pojawiają się głosy, że to łami strajki, że to ludzie, którzy pojechali dogadywać się z władzą zamiast walczyć o swoje z innymi rolnikami. Nie, ale każda walka według mnie jest słuszna tutaj, która u rolników jest. Musi się kiedyś zakończyć to porozumieniem jakimś, no bo czy będziemy trwać w tym strajku nie wiadomo dokąd. Rolnicy mają co właśnie robić, protestować, nie mają czasu na to. Nie chcą utrudniać ludziom życia. Więc przyszedł moment taki, że o problemach naszych wszyscy już mówią. Więc teraz czas dać tej drugiej stronie szansę. Zobaczymy, jak to będzie z tymi szansami. A mówił o tym Wiktor Szmulewicz, przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych, który przebywa na Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I oczywiście nie zapominamy o tym adresie patronite.pl/radiownet. Ja teraz podglądam, jak to wygląda. 3070 patronów. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. I osoby, które do nas dołączyły ostatnio, to pani Jolanta, pan Paweł, pan Marek, pani Bożena i pani Dagmara. Serdecznie Państwu dziękujemy, bo dzięki temu możemy swobodnie rozmawiać i informować Państwu o tym, co się dzieje. A dzisiaj 20 marca i kolejny duży protest rolników. Z nami jest już pan Antoni Piotrowski, rolnik z Podlasia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak nastroje przed dzisiejszymi protestami? Oj, nastroje takie są dosyć bojowe i gorące, ale generalnie nie bardzo ktoś się cieszy z tego powodu, że musi protestować. A czy nie ucieszyli się państwo z tego, co płynie z Jasionki? Europejskie Forum Rolnicze i podpisane porozumienie z ministrem rolnictwa. A pytanie, kto to porozumienie podpisał, bo jeśli to jest tak, że sami ze sobą podpisali porozumienie, no to ja nie, no byli przedstawiciele. Byli przedstawiciele organizacji rolniczych, między innymi szef Solidarności Rolników Indywidualnych i inni protestujący. Mówił o tym między innymi Wiktor Szmulewicz, że takie porozumienie jest i rolnicy w sumie już powinni przestać protestować. No właśnie pytanie, kogo reprezentuje pan Wiktor Szmulewicz i kogo reprezentuje ta Solidarność Rolnicza. Generalnie u nas nastroje są dosyć bojowe i nie patrzymy na tych tak zwanych liderów związkowych, którzy są wylansowani od lat 90. ci sami. Oni już wiele tych porozumień zawarli, przy wielu stołach siedzieli. I co dalej? No i ile możemy zawierać tych porozumień? Tutaj nie chodzi o to, żeby robić po prostu bałagan na bałaganu, tylko może w końcu nasz głos zostanie usłyszany zarówno w rządzie, jak i w Brukseli. I w końcu ci urzędnicy powinni zacząć rozmawiać z ludźmi, a nie zamknęli się w wielkim budynku, ocieplanym zapewne pompą ciepła, i siedzą i z tego budynku nie wychodzą. No nie tędy droga. Uważam, że na razie żadnego porozumienia nie ma i nas nikt nie pytał o to, czy się zgadzamy na jakiekolwiek porozumienie. No ale tak jak mówię, panowie w Jasionce mówią, że porozumienie jest, powinni się wszyscy cieszyć. Dzisiaj o 9:00 ma zostać ogłoszone. Minister rolnictwa ręczy swoim podpisem czy też słowem. Rozumiem, że to nie doszła do państwa ta informacja, że to nie jest jakieś powszechne porozumienie wszystkich protestujących, bo ten protest też chyba jest bardzo rozproszony. Jest to protest oddolny. Jest to protest polityczny, ale nie partyjny. Jest stworzony przez wiele nowych organizacji, które teraz powstało, bo te wszystkie organizacje, które dotychczas były, no nie wszystkie, ale znacząca większość, tak jak powiedziałem, ci ludzie już 30 lat są w tych organizacjach. No czyli nic, no. O tej wojnie, o której się mówi pomiędzy młodymi a starymi działaczami, to chyba coś ziarno prawdy jest. Zawsze w każdej pracy jest ziarno prawdy. Także tutaj zapewne też. Ja bym nie użył słowa wojna, ale po prostu jakaś wymiana pokoleniowa może powinna nastąpić w niektórych strukturach. Przynajmniej ja tak uważam. Powstał tak zwany ruch młodych farmerów. Czy pan do niego należy? Nie należy do tego ruchu, ale jak najbardziej wspieram. Nie trzeba się zapisywać, żeby coś wspierać. No, tak po prostu działamy, bo to jest działanie jak najbardziej oddolne. No i
tak to wygląda. I czym ten ruch młodych farmerów się wyróżnia? No, ruch młodych farmerów, jak sama nazwa wskazuje, powinni być to młodzi ludzie, a przede wszystkim ludzie nowi. A nie tak jak, nie obrażając pana Wiktora Szmulewicza, już był za tylu rządów, już tyle porozumień zawarł, a jednak ten Zielony Ład wszedł. I jakby nie patrzył, to chodzi o to, żeby obalić ten cały Zielony Ład, który jest de facto no, szaleństwem i pewnego rodzaju samobójstwem. I tutaj jako przykład no, chciałbym popatrzeć to, co się mówi w mediach. Wszyscy nam mówią, że żywność to jest broń. Putin używa żywności jako broni. Odpowiedzią Unii Europejskiej na to wszystko jest ograniczanie produkcji żywności. No i jak my tutaj działamy? Z jednej strony mówimy, że Putin używa energii jako broni, a u nas energetykę chce się zamykać. To co słyszymy, kopalnie Turów chcą zamknąć, czyli przy okazji elektrownię, która tam zasila kilka milionów ludzi. Nie tędy droga, moim zdaniem. Ale to wysłuchajmy teraz wspólnie tego, co wczoraj premier Donald Tusk po 100 dniach swojego rządu mówił na temat rolników i zaraz poproszę pana o komentarz. Z Ukraińcami cały czas rozmawiam i tak naprawdę dzisiaj zboże z Ukrainy. Dzisiaj nawet tranzyt nie jest już problemem. Te ilości są już naprawdę nieśladowe, ale są no, radykalnie mniejsze. To jest kilka procent z tego, co napływało w tym najgorszym momencie. Więc bardzo proszę, żebyśmy też wiedzieli, przy całym naprawdę moim niekłamanym szacunku dla rolników i zrozumieniu dla ich lęków i złości. Otwórzcie szeroko oczy, kto was dzisiaj podpuszcza. Bo my naprawdę robimy wszystko, żeby wam ulżyć, a niektórzy robią wszystko, żeby was użyć przeciwko mnie i mojemu rządowi. Mamy przygotowany projekt rozporządzenia. Ja już mówiłem o tym rolnikom, że my jesteśmy gotowi, chociaż oni mówili, że nie chcą pieniędzy. Okej, to ja tu nie będę się narzucał, ale w jaki sposób zdjąć, używając publicznych pieniędzy, tę nadwyżkę zboża, która jest w Polsce. Mamy jedną rzecz, ona jest logistycznie trudna do rozstrzygnięcia. Kto ma dostać te pieniądze? Jeśli będziemy zdejmowali nadwyżkę zboża z polskiego rynku, z polskich magazynów, to znaczy, że za publiczne pieniądze kupimy albo dopłacimy. I w tej chwili ja muszę wiedzieć dokładnie, komu dopłacimy. Czy tym, którzy spekulują zbożem? Ja chcę, żeby te pieniądze trafiły do rolników, do producentów. I mamy, powoli znajdujemy już taki sposób, żeby ewentualna pomoc publiczna w jakiejś formie, ale jednak trafiła do najbardziej zagrożonych, a nie do tych, którzy na tym już raz zarobili, na tym zbożu. I nie jest to nie jest taki prosty projekt, ale to też zrobimy. Z Ukraińcami dojdziemy w ciągu 2 tygodni do tego spotkania rządów, do ładu, jeśli chodzi o przyjęcie zasady. Licencji, zgody rządu na wpuszczenie czegokolwiek z terenów Ukrainy. Jak będzie trzeba, zatrzymamy także tranzyt na jakiś czas. I ja chciałbym to, żeby to było w zgodzie z władzami ukraińskimi. Ja nie chcę im szkodzić. Tam naprawdę ta wojna nabiera bardzo poważnego, znaczy była zawsze bardzo poważna, ale ryzyka zaczynają być bardzo poważne nie tylko dla Ukrainy. Więc tak, my jesteśmy gotowi do działania. Jeśli pani mnie pyta, czy to spowoduje, że nie będzie protestów, uważam, że dzisiaj niektórzy organizujący te protesty robią to nie dlatego powodu, dla którego te protesty się zaczęły. Bo jeśli chodzi o te powody, my je naprawdę w tej chwili rozwiązujemy. Mam nadzieję, że ta eskalacja, bo mamy do czynienia z eskalacją takich działań nieprawnych, mamy złe informacje dotyczące bardzo dużej eskalacji, gróźb, nawet pod adresem rolników, którzy odstąpili od blokady. Więc też chcę uprzedzić, że ci, którzy wykorzystując rolnicze protesty, będą łamali prawo i to w sposób tak drastyczny, jak ostatnio widzieliśmy, to oczywiście też państwo nie będzie tutaj bezczynne. To byli rolnicy. To powiedział wczoraj podczas konferencji prasowej Donald Tusk, premier Donald Tusk. Antoni Piotrowski, rolnik z Podlasia, przysłuchiwał się razem z nami. Co pan sądzi na temat słów Donalda Tuska, który mówi o pieniądzach, o rozdysponowaniu pieniędzy właśnie dla państwa, dla rolników, o wsparciu?
No tak, no ale te pieniądze pochodzą z budżetu krajowego i cały czas będziemy drenować budżet i dopłacać do czegoś. Moim zdaniem tutaj trzeba załatwić te dwie kwestie. Pierwsza sprawa to wyrzucić po prostu Zielony Ład do kosza, bo jak wskazują protesty w całej Europie, to się po prostu nie sprawdziło, to był głupi czyjś pomysł, szaleństwo zwykłe i należy się tego pozbyć. To jest pierwsza rzecz. A tutaj próbuje się reformować ten Zielony Ład, którego nie należy reformować moim zdaniem. A co do tego, że ktoś chce użyć protestów rolników, na pewno, jak zawsze. Każdy chce zbić kapitał, nie każdy, no ale zawsze się znajdzie ktoś, kto chce zbić kapitał polityczny na jakikolwiek ruchach, jakikolwiek niezadowoleniu społecznym. I bardzo mnie to cieszy, że w końcu jakieś są rozmowy ze stroną ukraińską, bo dotychczas nie było praktycznie żadnych rozmów. Jeszcze dodatkowo Ukraińcy wykazywali się niebywałą butą w stosunku do naszego rządu i do nas rolników. Obrażali nas, że my działamy na jakiekolwiek jakieś zlecenie Rosji. No ciekawe, który z naszych tutaj rolników okolicznych działa na te zlecenie Rosji. No chciałbym poznać te informacje, te dane. No. A jak pan odniósł się do tych słów związanych z groźbami w stosunku do rolników, którzy odstąpili od protestu, o tym łamaniu prawa? Jak pan to, jak pan, państwo, jak rolnicy to czytają? No ja nie słyszałem o takim przypadku, więc nie będę się wypowiadał. Jeśli pan premier coś wie, no to niech nagłośni sprawę, poda konkrety, a nie takie opowiadania. No bo ja nie wierzę w to po prostu. A to łamanie prawa i to takie mocne podkreślenie ze strony premiera Donalda Tuska o tym łamaniu prawa przez rolników i takim pogrożenie palcem, żeby to się nie więcej nie powtarzało? No na pewno jest to swego rodzaju takie ostrzeżenie. No ale jeśli chodzi o łamanie prawa, no to tam na wiejskiej mamy bardzo dużo łamania tego prawa, który sami tworzył, a nam się zarzuca. My tam akurat na tym prawie wielce się nie znamy, więc bardzo często możemy to prawo złamać. Wcale bym się nie dziwił, żeby było łamane, ale to przykład idzie z góry. To jeszcze pytanie o niektóre miasta. Słyszeliśmy o Wrocławiu, słyszeliśmy o Bydgoszczy. Nie zgadzają się włodarze miast. Jak pan to ocenia? No i jak będą państwo reagować na te zakazy? No, ja się w sumie nie dziwię. No to nikomu to nie jest przyjemna sytuacja. Ani tym ludziom, którzy mają utrudnione życie, ani nam. To nie jest słodka sprawa. My sobie nie, po prostu nie wychodzimy tam ze szczęścia, z uśmiechem na twarzy. Przecież jest zimno, wieje, marnujemy swój czas, mamy bardzo dużo pracy. A tutaj po prostu to bezsensowne jest z każdej strony. Ja bym proponował właśnie w kierunku Brukseli się zwrócić, żeby ktoś w końcu tam się zastanowił, te protesty nie trwają, nie są od dzisiaj. To jest tak długo. Te wszystkie zapisy nie są wyryte w kamieniu. To nie jest coś, co spadło nam z nieba, tylko przez wiele czasu stworzono te przepisy na przekór ludziom. Nie ma co się dziwić, że ludzie się zbuntowali, ale ja się w ogóle dziwię reszcie społeczeństwa. Czemu tylko rolnicy protestują przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje, temu, co narzuca nam Unia? Czemu tylko my? To jest dopiero dziwne pytanie. Gdzie jest reszta społeczeństwa? Przecież oni nie widzą, jakie koszty poniosą. Mówi się o nawet kilkudziesięciu tysiącach rocznie, chyba tam 30 tysięcy złotych na osobę padło. Kosztów, które to przyniesie. Gdzie ci ludzie, na co oni nie czekają. Tutaj mnie zastanawiam. Jak będzie wyglądał dzisiejszy protest? Gdzie pan się wybiera? Gdzie pan jedzie? Ja wybieram się do miejscowości Tunkiele na most na Bugu. Tylko muszę tutaj skończyć pracę w gospodarstwie, bo jak wiadomo, zwierzęta nie będą czekały na protesty, tylko muszę dostać jeść. Jak nastroje wśród rolników? Liczą państwo, że uda się naprawdę odejść od tego Zielonego Ładu, że będzie on wyrzucony do kosza, że Donald Tusk, Janusz Wojciechowski, minister rolnictwa, pan Siekierski będą mieli taką siłę przebicia i jednak uda się do tego doprowadzić? Ja powiem, co słyszę na strajkach. Na strajkach cały czas pada jedno stwierdzenie, że jest to celowe działanie, żeby nas zniszczyć. I ja zaczynam w to wierzyć po prostu, bo to tak wygląda. Proszę państwa, tutaj mówimy cały czas o dopłatach. Na przykład teraz najnowszym pomysłem jest dopłata do ugorowania dla chętnych. Czy jak to wygląda? Płacimy ludziom za to, że nie będą uprawiali ziemi. Jeszcze dostaną dodatek, jeszcze dostaną więcej od tych, co uprawiają.
No chyba nie tędy droga moim zdaniem. Produkcja żywności, dopłaty bezpośrednie są po to, żeby była produkcja żywności w Europie, a nie żeby jej nie było. W którą stronę my idziemy? Te całe ostatnie, na przykład zwolnienia, wszystkie ulgi są skierowane do gospodarstw poniżej 10 hektarów. Te gospodarstwa, w większości są to gospodarstwa fikcyjne, które nie istnieją. I dalej robimy ukłon w kierunku nieistniejącym gospodarstwom, a te, które zostają, będą obciążane. Nie tędy droga. Powinno się wspierać. Jeśli już są dopłaty bezpośrednie, należy wspierać gospodarstwa, które produkują żywność, a nie które udają, że funkcjonują, które nic nie dają na rynek, które nie produkują żywności, które nie trafia do sklepu. Po co nam takie gospodarstwo fikcyjne? To jest swego rodzaju jakby dochód gwarantowany. Ja nie wiem, po co to komu. Nie tędy droga. Te wszystkie nowinki, które spływają, są całkowicie chybione, bo nie trafiają do rolników, którzy naprawdę produkują żywność, czyli tych, którzy teraz protestują, a trafiają do tych, którzy po prostu mają w sobie ziemię i będą korzystali z tego, że nawet tej ziemi nie będą musieli uprawiać, żeby dostać jeszcze wyższe dopłaty od tych, co uprawiają. To jest niesamowite po prostu. Mówił pan Antoni Piotrowski, rolnik z Podlasia, który dzisiaj wybiera się na protesty w całej Polsce, w ponad 500 miejscach będą protestować rolnicy. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Pani również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy, punktualnie 8:00, Jakub Duszak w studio, Konrad Tomaszewski poprawia naszą figurkę łodzi podwodnej. Słyszymy się i widzimy się, wracamy po godzinie 8:00.